No witajcie moi mili, koguty pieją, życie się toczy, tak, budzimy się, wstajemy z radością, witamy dzień z uśmiechem, spędzamy dzień z uśmiechem i idziemy spać z uśmiechem. Taki powinien nas być dzień, ale niestety nie wszyscy ludzie taki dzień mają. Więc dla tych, co nie mają, ten filmik, proszę Państwa, bo pojawiły się jakieś teksty na wielu filmikach od lat, że mam lęki, co się stanie jutro, pojutrze, jak zachoruję, jak stracę pracę. No, my mamy różne jakieś tam urojenia. To są urojenia, proszę Państwa, które mogą się w ogóle nie wydarzyć, ale jak się skupiamy nad tym, no to my powołujemy to do życia. I to się rzeczywiście, a mówiłam, że tak będzie. No i się zdało. Nie iść tam, bo upadniesz do dziecka. No i dziecko upadło. Proszę Państwa, mamy siłę tą pozytywną i negatywną. I teraz trzeba wyjść z tego stanu lękowego. Lęk nie jest naszym sprzymierzeńcem, absolutnie nie. Lęk jest naszym przeciwnikiem, jest wrogiem. Lęk nas torturuje, lęk nas zwalnia, krępuje, proszę Państwa. Nie osiągamy wielu rzeczy w swoim życiu, dlatego że jesteśmy spętani właśnie tym strachem, można to nazwać lękiem, obawą przed ośpieszeniem, obawą przed utratą czegoś. Lęki, cały czas żyjemy w świecie lęków i nie znamy tej radości, którą mieliśmy jako dzieci. Na pewno była ta radość, proszę Państwa, bo dziecko małe, nawet jak nic nie ma, patyczka znajdzie i zaczyna się tym bawić i jest zadowolone. Ten stan nam jakoś prysnął i do tego stanu trzeba wrócić. No jesteś otoczony tymi myślami negatywnymi, już wybudowałeś ten mur dookoła siebie, jesteś w środku, jesteś niewolnikiem. I teraz te negatywne istoty Ciebie dręczą. Zużyj co, nie możesz spać, nie możesz jeść, ciągle jesteś w strachu, żyjesz, twoje życie jest w piekle. To jest piekło. Proszę Państwa, depresja to jest stan piekła. Tak, piekła, które my sobie sami wyhodowaliśmy, to piekło, rzeczywiście doświadczamy w tym piekle, są cierpienia. To jest cierpienie, bo lęk nie jest coś, nie ma nic wspólnego z radością. Jesteś w tym środku teraz. Teraz masz się wydostać. Myśl dookoła, a myśl jest szybsza jak światło. A ty musisz stać się szybszy jak ta myśl, żeby się wydostać. To nie będzie takie proste, ale jest możliwe. Wielu się wydostało i tobie też się uda. Tak. Bądź w tym środku, ale obserwuj to. Nie bierz to za prawdę, tą myśl, że co będzie, bo jestem chory. Jestem to, jest ta, a może moja żona, a może tamto. Nie. Przyjmuj to, jak jest. Ma tak być. Nie stawiaj oporu. Nie stawiaj oporu do tego, co ci przychodzi. Jest jak jest, jest dobrze. Bo cokolwiek się w twoim życiu wydarza, to naprawdę jest dla twojego dobra. Więc miej tą wiarę, że wszystko, co dzieje się w moim życiu, jest dla mnie. To cię uwolni. To cię uspokoi. Jak będziesz tą wiarę, przekonanie, że rzeczywiście cokolwiek cię spotyka, pracuje dla ciebie, a tak naprawdę jest, to cię bardzo uspokoi i te myśli powoli zaczynają się zrzadzić. Już nie będą mieli tego pokarmu, bo nie będziesz ich karmił tą energią swoją. Bo dajesz im energię, to one rosną, te diabły dookoła. I to piekło jest. Człowiek się smaży w tym piekle, proszę Państwa. Taka jest tego, proszę Państwa. No, co więcej mógłbym dodać? No wiara, że wszystko, no wiara jest potrzebna, ale zdobyć wiarę, to nie jest, jak ja powtarzam, to religia, jak ludzie sobie tak wymyślają, religia to jest wiara, no nie ma nic wspólnego, proszę Państwa. Religia, a wiara to coś, wiara to jest to, że wierzysz w to, co swoje przekonanie jakieś masz, że ci się uda w coś w życiu, to jest ta wiara, którą rozwijasz w sobie, będziesz mocny w wierze albo i słaby. To wszystko my w sobie budujemy, rozwijamy, proszę Państwa, nasze królestwo, które nas czeka, jest ich wiele, ale dla ciebie zawsze czeka coś specjalnego, że sąsiad ma, niech ma, on zasłużył. Jeśli ma, no oszukał tamtego, nie twoja sprawa. Nieważne, co inny człowiek robi, ale co ty robisz. To jest najważniejsze w życiu. Więc rób dobrze, rozwijaj dobrze. No i odżywianie, proszę Państwa, spożywamy złą żywność.
negatywną, bardzo negatywną żywność zwierzęca, odchody. Wszystko spożywamy, proszę Państwa, nie tylko odchody mielą ze wszystkim, no bo gdzie ten mocz idzie? Ten krowi, proszę Państwa. No, to było miliardy tych rzek. To też się wykorzystuje podobno. I my to spożywamy wszystko i jest dobrze. Więc zainteresuj się dobrą żywnością. Ja nie namawiam Cię, żebyś był wegetarianinem, bo to jest każdego osobista droga. Jesteś drogą. Ja jestem drogą. Każdy jest drogą. I nikt tej drogi nie przejdzie, tylko Ty do nieba. Więc Ty masz swoją drogę. Wybieraj teraz. Jeśli chcesz szybko przyspieszyć to, no to wiadomo, odrzucasz mięso, bo mięso zawiera nie tylko jakieś tam proteiny i jakieś składniki fizyczne, ale także i duchowe. Cała ta wiedza tego zwierzęcia, te wszystkie lęki, o których mówimy, jest w tym zwierzęciu. I to się dostaje do Ciebie. To wszystko, proszę Państwa. I teraz trzeba się to pozbyć. Więc starajmy się żyć zdrowo, odżywiać się mądrze, proszę Państwa, żeby nam to nie szkodziło. Dlatego na przykład ja już nie jem mięsa prawie 30 lat. Połowę swojego życia ja mięsa, no nie jem. I jeśli mówią, że mięso jest dla człowieka, to jestem przykładem, że ja żyję. Powinienem już nie żyć. Jeśli mięsa nie je człowiek i żyje, no to znaczy co? No co znaczy, że jak nie je mięsa i żyje, tylko żyje na warzywkach i nie umiera i jeszcze jest zdrowy. Proszę Państwa, znaczy, że jesteśmy roślinożerni. O, przepraszam, nieraz się tak za szybko mówię czasami, ale i tak się poprawiłem. Kiedyś to szybko mówiłem, proszę Państwa, bardzo szybko. I dzięki temu, że człowiek się tak rozwija, trochę mówi na YouTubie, jest coraz lepiej ze mną. Ja zadowolony wstaję. Oczywiście, rano się programuję, mam jakieś tam programy swoje. Masz program. Skupia się na tym, na swoim czole i już, ale myśli przychodzą i ten umysł nie dopuszcza. Proszę Państwa, ja też mam z tym kłopot. Oczywiście. Ja nie jestem oświecony, nawiedzony. Ja miałem stany te przebudzenia, oczywiście, bo to większość ludzi doświadcza. Nie jestem żadnym wyjątkiem i wielu z Was to doświadczy, tylko po prostu trzeba być gotowy na taki stan. Iść w tym kierunku, jak będziesz szedł w tym kierunku, to doświadczysz. Stan przebudzenia. Kto twierdzi, że jest stały, no to prawdę Ci nie powie. Jest stały, ale to trzeba naprawdę być już... Jest stały, ale nie na początku. Stały to się nazywa, proszę Państwa, błogość po polsku. Błogość, jesteś w stanie radości pełnej do takiego stopnia, że chciałbyś cały świat objąć. Wszystko kochasz dookoła. Nic Ci nie przeszkadza. Najgorszy, negatywny człowiek będzie do Ciebie mówił bardzo przykre słowa, a Ty będziesz w tym stanie cały czas błogości. To jest ten stan prawdziwy na najwyższym poziomie, proszę Państwa. Ale my teraz mówimy to, co ja doświadczyłem. Wyższy stan. O! Doświadczyłem wyższy stan, więc o tym najbardziej Wam powiem. Najwyższy stan, ja o tym wiem, bo to był ten stan przejściowy, z którego człowiek się spada. Żeby go utrzymać, to rzeczywiście trzeba być bardzo czysty wewnętrznie. Ja nad tą czystością pracuję, proszę Państwa, staram się, niestety jeszcze nie jestem na takim etapie, więc na takim etapie, jakim jestem, Wam przekazuję to, bo ja na tym naprawdę siedzę i pracuję rzeczywiście, nie tylko słowami, ale całe moje życie to jest duchowość. Że się wygłupia na tym Facebooku, to są objawy duchowości, proszę Państwa. Te wszystkie moje filmiki zabawne, to jest to, że ja właśnie się znajduję w tym stanie, tej radości, która jest, która tryska, kiedy się budzę, już mam uśmiech, cały dzień z uśmiechem. Mało kiedy mam takiego stanu, ja od lat, proszę Państwa, nie płaczę. Były takie przypadki, o niedawno miałem, przepraszam, że ktoś tam bliski zaatakował mnie i przychodzą te emocje, a ja, jako mistrz tych obserwacji, patrzę. Emocje chodzą, zostają, proszę Państwa, ale trzeba zapanować nad tym. Mówią, że trzeba wyrzucić siebie, wtedy z tego, jakbyś wyrzucał, będziesz miał brak kontroli nad sobą, to się tego nie pozbędziesz, musisz panować. Musisz wiedzieć, że to jest ten stan przejściowy, że trzeba wybaczyć tym ludziom,
co tam piszą na przykład tych nienawistników, nienawistniki. Taka nowa nazwa powstała, to na YouTubie widziałem. Hejterzy, nienawistniki. No, proszę Państwa, no co więcej, no przecież mógłbym ich tam poczarować i by były problemy, ale to robię, tylko nie groźnie. Jakoś tam puszczam na taką energię, żeby ich straczka złapała, no żeby tam pieniądze stracili jakieś na przykład. Takie drobne rzeczy, ale nie żebym im tam tak całkowicie zaszkodzić, żeby tam na zdrowiu, bo proszę Państwa, ludzie to robią. Dużo ludzi dochodzi do takiego stanu, właśnie tego przebudzenia, tą moc już mają i zaczynają egoistycznie wykorzystywać, szkodząc i wykorzystując innych ludzi. Przyciąga do siebie, robią sekty różne. Oczywiście tą moc mają, bo jest ten stopień, że już ma, dochodzi do tego. Ale jeżeli rzeczywiście chcesz być tym przebudzony, tym w stanie błogości, to musisz dojść do stanu nieistnienia. To brzmi, proszę Państwa, jak śmierć. No, ale to jest taki stan tej błogości. Nie ma, że wtedy jest ty. Nie jest ja i wy. Już wtedy tego nie ma. Wtedy jest tylko my. Wtedy, że wszystko, wszyscy hejterzy, nienawistniki, to jesteś my. Dbasz o to, już jesteś tą jednością z tymi wszystkim. To jest ten stan, proszę Państwa, najwyższego przebudzenia, który ludzie osiągają, nieliczni na świecie, nieliczni. No, a ten wyższy stan no, jest możliwy dla bardzo dużo ludzi. Jest otwarty, proszę Państwa, kontrola pełna umysłu, emocje, musisz kontrolować swoje, uczyć się, że ty jesteś tym, który każe kierowcy jechać. Kierowca jest do tego, żeby prowadził. Samochód ma słuchać kierowcy, proszę Państwa. To wszystko są te emocje, które na początku musisz swoje zmysły podporządkować. Zmysły. Dobre oglądanie dobrych rzeczy. Jak horrory oglądasz, proszę Państwa, to też wpływa. To jest pokarm do Twojego umysłu. Musisz dawać do siebie dobry pokarm. Więc słuchanie muzyki negatywnej też wpływa na to, że masz te lęki. Oglądanie horrorów. No, można oglądać, ale nie angażować się pod jakimś względem, można oglądać pod czegoś się uczyć może z tego. Ale jeżeli wchodzi do ciebie, mówią tak zaawansowani. Bądź w świecie, żyj w świecie, ale nie pozwól, żeby świat się dostał do ciebie. Rozumiesz? Nie dopuszczaj świata do siebie. Bądź w świecie. Więc to jest ten stan bardzo wysokiego stopnia zaawansowania. Proszę Państwa, ja mam dużo do powiedzenia, tylko przepraszam, tak kaszlę, tylko no, to wymaga czasu i ta wiedza jest bez końca. No, okrąg nie ma końca, życie nie ma końca, dlatego ja doszedłem do wniosku, proszę Państwa, że nie ma tworzenia, że to wszystko jest, było i będzie. To znaczy, że jesteśmy bogami. No, jesteśmy bogami, proszę Państwa. Oczywiście, teraz, w tej małej jaźni, jaką my tam, w tej małej... No, widzicie? Poczekajcie. Teraz, w tym stanie, jakim znajdujemy się, nie możemy, jesteśmy bezsilni, bo jesteśmy pod kontrolą własnego umysłu właśnie. Nasz umysł, który jest narzędziem, żeby nam pomagał, bo to jest ten umysł, opanował człowieka i człowiek teraz jest posłuszny zachcianką umysłu. On podsuwa to i on chce papierosa, on chce wódkę, on chce kobietę, on chce to i my bezsilni jesteśmy. Teraz musisz odzyskać wolność. Jesteśmy niewolnikami umysłu. Przecież umysł powoduje to, że ciężko pracujesz gdzieś tam na budowie, deski skrobiesz, gwoździe wyciągasz, ja to zawsze o tym mówię. O tych gwoździach to robiłem. Tak. Ja wszystko przez to, proszę Państwa. Nie jest wstyd gwoździe wyciągać, nie jest wstyd sprzątać, bo ja to przeszedłem, ja to robiłem, tak, sprzątałem. No proszę Państwa, butelki zbierałem, makulaturę zbierałem. To wszystko było potrzebne, ja teraz to rozumiem. Wszystko jest dla Ciebie. Żebym tego nie doświadczył, to bym nie miał takiej wiedzy i takiego rozwoju duchowego, jak teraz osiągnąłem, proszę Państwa. Do tego stopnia jest, że kto się wstydzi tego, co robił, proszę Państwa, no to niestety stoi w miejscu. Te lęki będą go ogarniały.
coś się stanie, jak się ludzie dowiedzą, że ja jestem, że ja byłem czeladnikiem, a teraz jestem prezydentem. No bo Duda jest tym, był czeladnikiem, nie mógł zdać jakieś tam egzaminy, ciężko mu szło, ale w końcu jakoś tam mu darowali. Ja tam nie wiem tej historii, ale słyszałem, że był czeladnikiem, kapcie gdzieś tam szył. No proszę Państwa, nie trzeba się wstydzić tego. Tak, byłem sprzątaczem, maluję teraz na budowie, jestem na Filipinach, a jutro mogę być carem Polski. Tak może być, proszę Państwa, a może i nie, kto wie. Ale gdy się tak stanie, ja się tego nie wstydzę. Mówię o swojej historii, swojego życia, wtedy jest ten stan wolności. Jesteś wolny. No, co więcej dodać, proszę Państwa, do dzisiejszego dnia? Poczekajcie, może coś do głowy mi jeszcze wpadnie. No, już omówiłem stan błogości, to jest najwyższy stan, osiągalny, trwały, tak, o po oczyszczeniu, wybieleniu się dokładnie, z całego musisz stać się jak krystaliczna woda. W medytacji, proszę Państwa, miałem taki stan, zamieniłem się w krystaliczną wodę. Ja przestałem istnieć. Nie widziałem swojego ciała, widziałem siebie, wszystko, byłem krystaliczną wodą. Stan czystości wewnętrznej. No, taki stan, różne są stany, proszę Państwa, ludzie mogą sobie coś innego wyobrazić. Jestem światłem na przykład, światłem miłości, ono wchodzi do Ciebie, światło, rozjaśnia Ci umysł, ale musisz się skupić nad tym. Nie możesz pozwolić, żeby umysł wędrował do sklepu, gdzie żona, tylko na trzecim oku i pozwól światu oczyszczać Twoją głowę, Twoje usta, Twój nos, żeby mówiły prawdę, gardło, żeby nie kaszleć. No, żartuję. Proszę Państwa, wchodzi do serca i poczuj, jak to serce Ci się otwiera. Pięknie ta energia. Musisz widzieć to światło. I w końcu całe Twoje ciało to światło otacza i Ty stajesz się światłem miłości. Taki stan, ludzie takie medytacje sobie robią, proszę Państwa. To pomaga, ale niekoniecznie jest medytacja, absolutnie, bo 2 godziny medytacji, a potem wracasz do tego, że umysł sobą kieruje. To nie jest to. Cały czas musi być w tym stanie medytacji, to znaczy pilnować siebie. Cały czas musisz się pilnować. Pilnować to nie to, że być napięciem. To się tak wyszkolisz, że ty nawet o tym nie myślisz, twój umysł będzie nauczony to robić. Stanie się twoim sprzymierzeńcem, bo umysł nie ma rozumu. On tylko ma zachcianki, więc nauczysz, jak go nauczysz dobrych nawyków, pilnowania tego, to ty będziesz wolny. On za ciebie będzie wszystko robił. Będziesz wolny, beztroski, to wszędzie stan tego dzieciństwa, tego wewnętrznego, tak, tej błogości, proszę Państwa, w którym ja miałem ten stan chwilowo, ale w stanie tych przebudzenia podstawowego, no to ja już jestem w takim stanie. Nie na najwyższym, na pewno nie. Do tego zmierzam, proszę Państwa. Tak, zmierzamy wszyscy, proszę Państwa. I tym dobrym stwierdzeniem zakończam ten filmik. Dziękuję za uwagę i myślę, że się Wam będzie podobało. A jak nie, no ja wiem, że nie wszystkim się to podoba, oczywiście, że nie. No Rydzyk będzie tam mnie krytykował na pewno. Choć Rydzyk, ja też sobie życzę jak najlepiej. Na razie.